Serdecznie witają Kwiatkiny na Powiślu. Tym razem na wspaniałej wystawie Doroty Grynczyk-Hemila. To jest Hemila unikatowa. To każdy zobaczy, jak to będzie, to będzie wiedział, że to nie jest do Benica, tylko to jest specjalność tylko do Roszy Grynczy. No cóż, ja przywitam. A teraz przywitam również panią dr Bożenę Kowalską, naszą wspaniałą krytyk, która nami się opiekuje od dawna, będą co najmniej od 5 czy 6 lat na plenerach językowych. I to pani Bożena to wie najwięcej o Dorocie, bo znają ponad 30 lat. Dobrze. Proszę, tam pogonisza męża podobno. Podobno. To przekazuję głos pani Bożena. Ale tylko głos. Nie, ja tego nie używam. Proszę Państwa, ja zostałam wyrwana do tablicy, ponieważ ja w ogóle nie wiedziałam, że mam dzisiaj cokolwiek powiedzieć. No ale ponieważ przyjaźni się tyle lat z Dorotą i bardzo, bardzo wysoko cenię jej twórczość, więc na pewno parę słów Państwu będę mogła tak sobie z pamięci powiedzieć. Dorota Grynczel skończyła studia w 1977 roku i od razu po ukończeniu studiów zaczęła tworzyć i tkaninę, i uprawiać malarstwo, a także gwasze, ale gwasze chyba trochę później. Te tkaniny, które ona robi w sposób bardzo specjalny, bo jest to haft dwustronny na siatce z tiulu, są rzeczywiście niezwykłością. Ja trochę jeździłam po świecie i niech mi Państwo wierzą, nikt tego rodzaju tkaniny nie uprawia. Jak zresztą Dorota kiedyś w rozmowie powiedziała, że nic dziwnego, bo to jest tak przeraźliwie pracochłonne, że nikomu się by nie chciało na tym świecie poza nią. I rzeczywiście jest bardzo pracowita, a przede wszystkim niewyobrażalnie utalentowana, bo trzeba mieć też niewyobrażalną wyobraźnię, kiedy się takie prawie niewidoczne ściegi tej czarnej nitki przesuwa przez siatkę tą tiulową, trzeba mieć niebywałą wyobraźnię, żeby sobie wyobrazić, jak to będzie w całości wyglądać. A przecież tak się zaczyna i tak się później do końca tą tkaninę prowadzi. I jakby mnie kto zapytał, co jest najbardziej charakterystyczne dla twórczości Doroty, zresztą jednej i drugiej, to jest światło, rytm i to, co leży u początku jej twórczości i mimo pozorów czysto geometrycznych układów, ciągle jest obecne. Przyroda. Początkowo było to w sposób dość oczywisty widoczne. Jeśli Państwo spojrzą na te dwie tkaniny, które tutaj wiszą,
i spojrzą na tą część, która jest niestety zasłonięta w tej chwili przez osoby, które stoją i zasłaniają, to Państwo zobaczą takie jakby pędy roślin, bardzo wyraźnie ujawnione i takie rytmy przyrody, które mogą być rytmem drzew, które mogą być rytmem zaoranego pola. No różnie można to interpretować, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten moment przyrody jest w tym obecny. I to, co później w jej twórczości się rozwija, to przecież nie jest niczym innym. Ta przezroczystość, która występuje we wszystkich jej pracach, jest przezroczystością, którą my tak dobrze znamy, chociażby ze skrzydeł ważki, albo nawet mniej przezroczystego liścia, który ma te rytmiczne żyłkowania. I to się pojawia w jej twórczości do dzisiejszego dnia, aczkolwiek już w formie jakby zsyntetyzowanej rytmu i tej przezroczystości i światła. I początkowo i przez wiele lat tworzyła Dorota tylko czarno-białe prace. Czern, biel, szarość. Ograniczała tą skalę barwną do tych achromatycznych barw. I dopiero w 90-tych latach pojawiają się w jej twórczości, ale bardzo oszczędnie potraktowane i wyłącznie barwy zasadnicze, czyli czerwień, błękit i żółcień. I te przynajmniej błękitne tutaj mogą Państwo obejrzeć. I żółta też wisi w tamtym innym pomieszczeniu. Ale zasadniczo pozostała ona wierna tej bardzo ascetycznej gamie achromatycznych barw. I proszę Państwa, proszę mi wierzyć, że takiej tkaniny nie ma drugiej na świecie i że mamy do czynienia z czymś absolutnie wyjątkowym, z odkryciem na miarę światową. I tu nic nie przesadzam, bo zwykle, jeżeli chodzi o ocenę, jakich miałam w ciągu wielu lat mojego życia okazję dokonywać, nigdy się nie pomyliłam. Dziękuję Państwu i życzę radości. Dziękuję bardzo. W imieniu Doroty, jak widzicie, niestety autorki nie ma, ale to Apolon już wyjaśni dlaczego. Autorka się czuje dobrze, ale jednak tłum ludzi to w tym momencie nie jest wskazany dla niej. Ale przekazuję teraz Apoloniuszowi, mężowi Doroty. Ja chciałem podziękować organizatorom Ani, bardzo szybko podjęła decyzję, błyskawicznie przyjechała, wybrała pracę. Ale to było, myśmy rozmawiali, bo ja się nie przerywałem. Przez rok czasu już nie namawiałem. Ale była akcja bardzo szybka, rzeczywiście być może rok, dwa. Panu Ignacemu, który jest tutaj sercem galerii. I nie jest to pierwsza wystawa, która tak znakomite grono skupia artystów warszawskich, ale nie tylko. I oczywiście pani Bożenie, która, no Państwo usłyszeliście to, co było od ważki, bo poprzez światło i wielki świat. Dorota pracuje ostro, teraz też. Ma kłopoty ze zdrowiem, nie mogła dzisiaj być. Pewnie będzie na tej wystawie troszeczkę później. Natomiast w imieniu Doroty chciałem gorąco, serdecznie, najpiękniej podziękować wszystkim tutaj obecnych, bo jest dużo przyjaciół, kolegów z pracy, spoza. Na pewno się ucieszy i tą informacją chciałem skończyć. Dziękuję uprzejmie. Zapewne Ignacy zawsze coś chce powiedzieć. Pani profesor Bożeno, pani Apoloniuszu, drodzy Państwo. Z ogromnym wzruszeniem słuchałem tego, co mówiła pani profesor,
dlatego że gdy patrzę na to, to przypomina mi się zupełnie inna tkanina, pani Jolanty Owickiej, przedstawiająca Górski Potok, w którym odbija się słońce w srebrnych wątkach niciowych i wygląda to rzeczywiście jakby ta kaskada istniała i zawieszonej tkaniny, prawda, płynęła w nieskończoność. To jest zupełnie podobne w tym sensie, jak pani profesor mówiła właśnie. To przypomina bardzo tkactwo mojej żony Delfiny, bo ona wychowana w zupełnie innym otoczeniu, latynoamerykańskim, barwy przyrody, barwy nieba, barwy morza, barwy gór śnieżnych, które są przecież tam również, oddawała w swoich tkaninach. Widać to na przykład słońce nad Machu Picchu i z bardzo wielu innych tkanin. Więc jest coś, co powoduje dzisiaj, że ja jako strażnik pamięci Delfiny odbieram jako nieustanną obecność Delfiny przez swoich przyjaciół, przez ich twórczość, przez uczucia przyjaźni, przez fakt, że są właśnie w tym miejscu tutaj. I tak mówią, jak państwo przed chwilą, bo to jest bardzo było bliskie Delfiny. Jeżeli chodzi o Dorotę, zaprzyjaźnioną z nami, wielką przyjaciółką Ani, to muszę powiedzieć, że zawsze ona była, jawiła się mnie i chyba Delfinie również w takim trójwymiarowym wymiarze. To znaczy, po pierwsze była wspaniałą artystką, nie tylko tkaczką artystyczną, prawda, również malarką. I ta jej sztuka to jest wspaniała i niepowtarzalna i mówi sama za siebie. Ostatnią osobą jest ja, żeby ją oceniać, bo się na sztuce bardzo mało znam, ale czuję, że jest wspaniała i szalenie mi się podoba, co może nie jest komplementem, jeżeli człowiek nie znający sztuki mówi, że coś jest ładne. Drugi wymiar jej to jest wychowawca, ponieważ ona, będąc na przykład dziekanem na Wydziale ASP, Wydziale Malarstwa, wychowuje, wychowywała liczne szeregi młodych artystów, a ma ona w sobie coś bardzo ujmującego i kobiecego, i nie tylko kobiecego, bezpośredniego. Ten przydomek profesor to mi pasuje, dlatego że on jest odkadzony, nie ma tego protokolarnego znaczenia, tylko ma te znaczenie mniej więcej takie, jak w starożytnych Atenach mieli ówcześni. Można ich nazwać dzisiaj profesorami, oczywiście tak się nie nazywali, ale jak się czyta księgi filozofów greckich, niektórzy z nich, jak wiadomo, mieli bardzo wielu uczniów, to jest coś w sposobie nauczania, w tym wypadku wtedy filozofii, a dzisiaj przez Dorotę sztuk plastycznych jest coś bardzo pokrewnego. Jest to coś starego, jak ludzkość jest stara. Przecież nawet te rysunki na grotach są wykonywane przez ludzi tak zwanych prymitywnych, wykonywane, tchną tym samym artyzmem, tym samym jakimś uduchowieniem, a często sztuką pojmowaną w kształtach geometrycznych, tak bliskich pani profesor. Widać są kontynuacje tego Homo sapiens, który był już Homo sapiens, zanim go później nazwano tak, bo były przecież pokolenia poprzedzające go jeszcze. A trzeci wymiar, dla mnie bardzo bliski, to jest wymiar Podlaski pani Doroty nieobecnej. Przecież tak jak Ania, tak ona, to są dwa kwiaty, które wyrosły na tej wspaniałej panoramie przyrody Podlaski. Nie tylko przyrody, ale tej atmosfery polskości, nie tylko polskości, ja bym powiedział słowiańszczyzny. Przecież to jest ten wspaniały przyrodniczy region, który powinien, chociaż często tak nie jest, powinien jednoczyć Polaków, Białorusin i dalej idąc Rosjan, dlatego że to jest jakiś typowo słowiański. I powiedzmy, jestem przekonany, że gdyby można było wymierzyć temperaturę charakteru, mentalności, uczuć
słowiańską, to właśnie i Ania Trochim, i Dorota Grymczel byli symbolami tego. Dlatego tak się cieszę, że tyle osób przyszło. I bardzo Państwu dziękuję i kończę. Proszę Państwa, a teraz brawa dla Doroty, która zapomniałam pozdrowić, bo dzwoniła przedtem, pozdrawiała Was wszystkich. Nie wiedziała, kogo bardzo. Wszystkich. Pierwsza część zaczęta, to teraz może coś takiego. Tu duchowość jest na ścianach i Apolonius za Dorotę odpowiada. Będzie z Wami dyskutował, rozmawiał i sprzedawał, proszę Państwa, sztukę. W tym jestem kiepski. No i zapraszamy na wino i tak dalej. Marysia coś tam woronowicznie przygotowała. No i bardzo miło, bardzo dziękuję. Do zobaczenia na następnym wystawie. Nie, to nie jest. To wiesz, co to tam jest.